Lechii. Z nami jest trener drużyny gości, Adam Mocno, marynarz Mariusz Mołomek, też później przejdziemy do pytań dziennikarzy. Dobry wieczór. Myślę, że najważniejszym momentem, takim może nie najważniejszym, bo jeszcze trochę tych momentów było w dzisiejszym meczu, dramatycznym dla nas na pewno, była strata bramki w pierwszej połowie, gdzie straciliśmy bramkę w ostatniej sekundzie, potem Lechia strzela w drugiej połowie na 2-1 i dążymy do wyrównania, ostatnia sekunda meczu i nie strzelamy karnego. Co tu mówić, tu brakuje na pewno słów, bo trzeba podkreślić, że na pewno mój zespół zaprezentował się dzisiaj bardzo dobrze na tle lidera, no ale niestety było to za mało, może nam trochę zabrakło szczęścia. Najważniejsze jest to, żebyśmy się podnieśli i w następnym meczu zagrali o pełną pulę. Chyba tylko tyle, bo trochę brakuje mi słów po takim spotkaniu, gdzie jeszcze mamy bramkę, jest zwarowana, potem mamy karny w ostatniej sekundzie. I na pewno taki mecz dobry dla kibiców, ale suma summarum nie dobry dla nas, bo nie wywodzimy na żadnego punkcika tu z fotelu z lidera. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli są pytania, proszę o podniesienie ręki w górę, ale wskaz proszę. Dobry wieczór. Ja bym się chciał spytać o środkach pomocników, bo też rzutak, 12 rzuta kartka Adriana Kudyckiego i 7 rzuta rzuta kartka Rafała Niziołka. I w kontekście kolejnych meczów, jak ta absencja środków pola, jak byśmy to dalej mogli? Na pewno są to bardzo ważne ogniwa naszej drużyny. I tutaj to będzie analizowane, kto w następnym meczu wystąpi. Czy te kartki dzisiaj były niezapochopne? Powiem szczerze, że jakoś miałem takie wrażenie, że za szybko sędzia je wyciągał, szczególnie dla naszej drużyny. Mam taki jakiś obraz tych kartek, co jakiś faul, to sędzia pędził żółtą kartką. Nie wiem, możliwe, że miał rację, ale czy taka gra była dzisiaj brutalna na tyle kartek? No nie powiedziałbym. Czy są jeszcze jakieś pytania z Państwa? Chyba już nie widzę rąk w górze, jeszcze tutaj prowadzę, ale nie ma. Dziękujemy za ten czas. Dziękuję bardzo, do widzenia.